Cześć wszystkim, z tej strony Kasia. Słuchajcie, w tym filmie chciałam pokazać, jak robię ramkę na zdjęcia, które zazwyczaj zamieszczam w moich albumach na pierwszej stronie. Poniekąd poprosiła mnie o to również Agata, ale mam nadzieję, że niektórzy z Was również z tego skorzystają. Trochę trudno mi się robi ten tutorial, bo ja dużo rzeczy robię na oko. Nie powinnam właściwie tego robić tak na oko, ale później Wam wytłumaczę dlaczego. Dlatego właśnie musiałam to rozrysować tak dosyć szczegółowo, żebyście widzieli, w jaki sposób ja po prostu myślę o tym. I to realizuję. Na pewno nie jest tak, słuchajcie, że ja przed każdym zrobieniem takiej ramki robię sobie taki schemat. Absolutnie nie. Rozrysowałam to po to, żeby po prostu, żebyście zobaczyli, na czym to mniej więcej polega. No i tak, ta rameczka jest przystosowana do zdjęcia 10 na 15, dlatego daję tutaj do tych wymiarów jeszcze pół centymetra takiego odstępu. I też przy założeniu, że wycięta ze środka ramka jakimkolwiek później sposobem przysłoni trochę to zdjęcie o wymiarach 10 na 15. Jeżeli chcemy, żeby zdjęcie było w całości ukazane, czyli tutaj się mieściło w tej ramce i żeby tu było 15 i 10, to oczywiście te wymiary musicie sobie odpowiednio powiększyć. Ale ja założyłam, że chcemy mieć po prostu na tym zdjęciu ramkę, na zdjęciu. Dlatego właśnie musicie sobie rozrysować. Ja to na razie zrobiłam na takiej kartce zwykłej, ksero. Za pierwszym razem możecie sobie po prostu rozrysować taki schemat. Tutaj zakładamy, że mamy 15,5. Ten wymiar to jest 10,5. I teraz, żeby ramka była troszeczkę podniesiona, żeby nie była płaska, bo będzie trudno nam potem zdjęcie do niej wsadzić pod tą folię, to robię sobie ją taką 3D. I tutaj specjalnie zrobiłam bigowania, żeby Wam pokazać, że jedno... Odstęp pomiędzy jednym wgłębieniem a drugim na bigownicę to jest 3 mm. I my sobie możemy założyć po prostu takie 3 mm. Więc tutaj będzie 3 mm i centymetr na założenie skrzydełek, którymi po prostu przykleimy tą ramkę do bazy albumowej. No i teraz odpowiednio sobie to oczywiście wymiarujemy tutaj. Tutaj też na dole musimy mieć 3 mm, bo ramka musi być na tych trzech krawędziach podniesiona. Tutaj już nie, bo tutaj będziemy wkładać zdjęcie. I również tutaj musi mieć to skrzydełko do przyklejenia. To tak jak robicie kieszonki, takie troszeczkę podniesione do albumów, gdzie możemy włożyć tagi. To mniej więcej bardzo podobnie wygląda właśnie zrobienie tej ramki. I teraz tutaj tą kreskowaną linią namalowałam to, co po prostu wycinamy. Tak? Ja to zaraz Wam pokażę, jak się to wycina tu i jeszcze tu. Jeżeli chcemy potem wyciąć sobie środek, tak, żeby tutaj była ta folia i żeby zdjęcie było widać, to jak nie macie na przykład wykrojnika, bo czasami można sobie skorzystać z różnych wykrojników i na przykład przyłożyć i sobie wyciąć, tak, w maszynce taki czy mniejszy, w zależności jak szeroką tam zakładamy mieć ramkę lub taką o zaokrąglonych brzegach, jaką chcecie. Ale jeżeli ktoś nie ma wykrojników, to oczywiście mierzymy sobie, na przykład zakładamy sobie, że ta nasza ramka będzie miała 1,5 cm, to musimy sobie zaznaczyć w każdym kącie taki kwadracik 1,5 na 1,5, odmierzyć i oczywiście tutaj odpowiednio zwymiarować, tu się troszkę geometrii przyda.
I te kropeczki oczywiście wyznaczają, nie zaznaczałam tutaj linii, dlatego że ja dostałam od Darii taki bardzo fajny nożyk do wycinania i początkowo też właśnie tak robiłam. Nie miałam jeszcze tych prostokątnych ani innych takich wykrojników, z których mogłabym skorzystać, więc sobie wycinałam to nożykiem, oczywiście od linijki tutaj tak, tak, tak i tak. I wychodziła mi oczywiście bardzo fajna ramka i w tym albumie właśnie dla chłopczyka mam zupełnie prostą ramkę, z żadnych ozdób, żadnych takich, wiecie, że nałożonych na to ozdobnych ramek z wykrojnika, bo potem bym musiała i w tym tutaj, tej wycinance też zrobić okienko, dokładnie takie samo jak na tej bazie, bo to jest taka jakby baza. Jeżeli chcemy sobie ozdobić czymś takim, to musimy później przykleić na samą górę to, oczywiście mając wycięte również takie odpowiedniej szerokości i długości okienko. I ja właśnie pokazuję teraz, jak przeniosłam cały ten schemat na karton 250 gram. Ja Wam może jeszcze troszeczkę przybliżę ten cały wykres, byście w którymś momencie mogli sobie po prostu przystopować i zatrzymać, żeby te wymiary były widoczne. O. Ale coś mi aparat nie łapie ostrości, to może zrobimy w ten sposób. No, akurat słońce zaszło, dobra. No dobra, ale to mniej więcej nie jest aż takie skomplikowane, żeby ktoś sobie nie poradził. Ja przeniosłam już te wymiary na ten kartonik. I teraz pokazuję Wam, gdzie, co trzeba wyciąć tutaj. Wycinamy dokładnie to, co tutaj zaznaczam. Tak, teraz będziemy to wycinali. Chyba to może najpierw w tym. Tak. Żeby to było równo, to sobie jeszcze tak wytnę to. O. Nasza ramka. Dokładnie, bardzo podobnie jak przy tysiące. I tutaj też sobie wycinam to. A to jeszcze nie koniec wycinania. Bo oczywiście musimy wyciąć jeszcze to. Na równo mniej więcej. Możecie oczywiście sobie przycinać to trymerem, a ja nie widzę potrzeby, żeby tutaj używać trymera. No i ja zawsze sobie ścinam te skrzydełka, bo one oczywiście będą schowane, żeby jak najmniej było widać. No i teraz zaginam to tak, jak mam te bigowania zrobione. Oczywiście wzdłuż tych brzegów robicie sobie na bigownicy lub nie. Jeżeli ktoś nie ma, to po prostu od linijki zagina papier. Już. Nie ma z tym żadnego problemu. No i widzicie, powstała taka właśnie jakby kieszeń. Zobaczę, czy to tutaj widać. Widać, widać. Dobra. Powstała kieszonka. Tymi tutaj krawędziami będziemy to przyklejać. Ale zanim oczywiście to przyklejamy, to wycinamy sobie okienko, tak? I tak jak mówiłam, albo nożykiem, albo wykrojnikiem, to jak już tam sobie chcecie. I ja sobie za chwilę tutaj wykroję wykrojnikiem i będziemy robić wycięte. Ja sobie wycięłam z takiego prostokąta. I teraz jedna uwaga,
musicie zawsze zwrócić uwagę na to, żeby te skrzydełka nie były za długie od tej ramki, bo wtedy będą oczywiście widoczne tutaj na zewnątrz. Jak to tutaj sobie tak zaginiemy, to to już właściwie mamy gotową ramkę. I teraz w zależności od tego, co postanawiamy dalej robić, tak? Czy my postanawiamy na przykład tylko zaopatrzyć tą ramkę w folię. Trzeba wyciąć taki kawałek folii, który odpowiada dokładnie wymiarom tym środkowym, tak? Czyli te 15,5 na 10,5. Tak, żeby na całej powierzchni tutaj była ta folia. I sobie ją tutaj przykleimy. Tak? No to wtedy będziemy mieli już ramkę. Możemy ją przykleić sobie do bazy albumowej. I ona będzie oczywiście tutaj też wyżej. I jeżeli zakładamy, że nic więcej nie robimy z tą ramką, to praca jest skończona. Robimy sobie tylko bazę, tak, do tej ramki na zdjęcie, żebyśmy mogli wsadzić. Wymiary oczywiście tego są dokładnie takie jak tu, czyli 15,5 na 10,5 tej bazy. No i jakąś sobie tam przygotowujemy taki uchwycik, żeby łatwiej było wsadzić tutaj to zdjęcie, nakleić je i umieścić je w ramce. Natomiast jeżeli zakładamy, że oprócz tej bazy chcemy zrobić jeszcze w środku shakera, tak? Takiego jak ja robię czasem, że pomiędzy dwoma foliami znajdują się cekiny, różne koraliki i tak dalej, i one będą tutaj również się mieściły, to w tym nam właśnie pomaga to podwyższenie 3 mm. Ja nawet, jeżeli robię shaker i zakładam, że podniosę go na kosteczkach 3D, teraz Wam pokażę jak, to nawet sobie robię to podniesienie na 4 mm, bo wiadomo, idzie jeszcze, trzeba policzyć folię, grubość folii, że ta kosteczka troszeczkę jednak podniesie i kolejnej folii, tak? I tak to będzie właśnie połączone. Trzeba wtedy przy tym shakerze uważać również, żeby ta wysokość ramki nie była mniejsza niż kosteczka, bo będzie po prostu widoczna. I zakładając, że robimy takiego shakera, to bierzemy sobie po prostu, nie wiem czy widać tę folię, może ja bym na czymś pokazała. Dobra. Mam tutaj pudełko z Milki, jest troszkę ciemniejsze. O, widać, dobra. To są dwa takie same kawałki folii, dokładnie o wymiarach tych zewnętrznych, czyli 15,5 na 10,5, tak jak mama. I teraz te dwie, oczywiście tą folię to ja sobie zawsze biorę z jakichś opakowań. Nie kupuję specjalnej jakiejś ekstra folii do takich prac, bo nawet nie wiem gdzie. Ale czasami na przykład jak są takie koszulki na różne dokumenty w hipermarketach, to też mogą się nadać. Po prostu chodzi, żeby wyciąć sobie ten kawałek. Moje wykrojniki, które mam, nie wytną mi folii, bo już próbowałam, więc robię to nożyczkami. Nie wiem, czy albo są... Albo ta folia jest za gruba, albo nie wiem co. Dobra, ja podłożę coś, żeby było widać trochę tą folię. Chyba tu mogę dać na tym jeszcze. No to coś, albo na tym może. O, dobra. Tu może się bardziej odbija. Wzdłuż jednej powierzchni folii musimy te kosteczki 3D odkleić po prostu. Ja czasem robię tak, że wyciągam sobie cały rząd, o ile to jest oczywiście możliwe, i przyklejam sobie wzdłuż tej krawędzi po prostu tak rzędami te kosteczki. O, przyklejam sobie
I tak sobie przykleję je na całym tutaj obwodzie tego prostokątu i zaraz wrócimy. Dobrze, mam to już obklejone i taka sytuacja, gdyby Wam się zdarzyła, jak mi, że dojeżdżacie tutaj do końca i nagle jest przerwa, ale nie mieszcząca się, znaczy zbyt mała, żeby włożyć całą kosteczkę, to po prostu nie rozpaczamy, tylko przecinamy ją na pół i wkładamy w to miejsce. O. Chodzi o to po prostu, dobra, żeby nam te cekiny i koraliki nie uciekły na zewnątrz, tylko po prostu wszystkie były w takiej zamknięciu. Kurczę, to jest trudne, słuchajcie, nie jest tak prosto powsadzać to, ale dobra, mamy, teraz to dobrze ściskamy, żeby się dobrze przykleiło na całej szerokości. Za chwilę ja po prostu pościągam tą folijkę z tych kosteczek. To jest chyba najbardziej czasochłonne z całego tego przedsięwzięcia. I potem zabierzemy się do kolejnego etapu. Dobra, mam to już poobklejane. Powiem tak, że każdą tą kosteczkę ściągać folię jest bardzo trudno, ale pamiętajcie, że jest taka taśma, też taka wąziutka 3D, którą po prostu można sobie tak nakleić wzdłuż, tak, w całości, nie kostki, tylko w całości, i chyba po prostu będzie sprawa o wiele prostsza. No i teraz zrobiło nam się tutaj takie małe korytko. I sobie tutaj musimy włożyć teraz jakieś koraliki, cekinki. No to ja sobie tutaj przygotowałam takich bardzo neutralnych kolorach. Takich bardziej biało-niebieskich, jak dla chłopaka. Może być troszeczkę tutaj niebieskiego. Generalnie, słuchajcie, powiem tak, że zasada jest taka, że im bardziej macie tutaj płaskie te cekiny, tym one będą lepiej się po prostu poruszały. Ja widzę, że te akurat mają jakieś wypustki takie, no to nie wiem, jak to będzie. No zobaczymy. Już teraz trochę za późno, żebym to wyciągała. Dobra, to tu. Jeżeli są takie cekiny troszeczkę uwypuklone, tak jak ja na przykład te tutaj mam. O, one są takie jak miseczki. To mogę tu wsadzić kilka. Zobaczycie, że nie jest to później takie fajne, dlatego że albo te kwiatuszki na przykład. Nie jest to fajne, bo one mogą w którymś momencie po prostu przeszkadzać i w którymś miejscu zatrzymać te cekiny. Ponadto już był ten problem poruszany gdzieś tam na naszej stronce skrapbookowej, że na brzegi przyklejają się te cekiny i koraliki. Czekajcie, ja mam tutaj chyba jeszcze takie. O, mam takie też płaskie kwiatuszki. Można je też dać tu. O. I chyba najlepsze byłyby takie zupełnie płaskie gwiazdki. I białe, i niebieskie, także spokojnie mogę je tutaj dać. No aha, wiem, dobra. Chodzi o to, że się przyklejają tu do brzegów od tej taśmy, czy tam kosteczek 3D. Dziewczyny niektóre mówią, że sypią mąką kartoflaną, czy jakoś tak, czy pudrem. Ja nie wiem, ja tego nie próbowałam, ja nie wiem, jak to zrobić w ogóle. W każdym razie można też zastosować sposób asiszulik.
która pokazywała, że z tych gąbek takich, które można zdobyć w marketach pomiędzy owocami, one zabezpieczają owoce przed jakimiś urazami. Można sobie po prostu z wykrojników wyciąć takie ramki z gąbek i też przykleić. To chyba jest najlepszy sposób, bo gąbka jest sucha, tam się nic nie przyklei. Jest też jeszcze jeden sposób, ale on jest bardzo czasochłonny i nie wiem, czy za bardzo nadaje się do prostokątów. Wiem, że sprawdza się przy kołach. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, to ja Wam w oddzielnym tutorialu mogę pokazać, w jaki sposób sobie ja z tym radzę. Ale teraz mamy tutaj, prawda, jakiś tam cekiny, koraliki i tak dalej. I teraz przychodzi moment, kiedy zamykamy pudełeczko i trzeba tutaj dość sobie tutaj dokładnie poradzić, żeby nam się nie zapadło. O! I oczywiście znowu mocno przytwierdzamy, żeby nie było z tym problemu. O, widzicie, i w ten sposób mamy już, o, widzicie, już zaczyna mi się tutaj gwiazdeczka wbijać. Znaczy, mnie to generalnie nie przeszkadza, bo jeżeli tu w środku będzie zdjęcie, to nawet fajnie, że jest trochę tutaj tego i tu, no i tyle, nie? To jak już tam kto woli. No i teraz co z tym robimy? To już jest taka gotowa wkładka, którą po prostu umieszczamy tu. Tak, do tej ramki i musimy to przykleić sobie tutaj. Normalnie meczykiem ja przyklejam, się nie przejmuję i wtedy to możemy zamknąć, tak, i kleimy tu, przyklejamy całą ramkę do bazy albumowej, no i jest shaker gotowy. Jeżeli chcemy, no i oczywiście widzicie, że może tak przybliżę, to będzie bardziej widać, że jeszcze troszkę tutaj miejsca zostało, bo dałam 4 mm i bardzo dobrze, bo pamiętajcie, że do tego jeszcze trzeba potem wsadzić bazę na zdjęcie i samo zdjęcie też będzie zajmowało jakąś tam odległość, więc wszystko ładnie zmieści nam się w tej kieszeni, bo to jest taka kieszeń bardziej. No i teraz pamiętajcie, że trzeba to naprawdę dobrze przykleić, żeby nie było widać tych kosteczek 3D z żadnej strony. No i tak mniej więcej to wygląda. Oczywiście to tło jest za bardzo wzorzyste i tutaj nie bardzo tego shakera nie widać za bardzo. Nie wiem, może jakbym to... O, tu już jest bardziej widoczna odpowiedź. Ja używam gładkich takich... no spodów, żeby bardziej wyodrębnić te cekiny. Aczkolwiek pamiętajcie, że tutaj i tak będzie zdjęcie naklejone, więc w sumie bez znaczenia. Jeżeli chcemy ozdobić sobie tą ramkę jeszcze dodatkowo czymś takim, że na przykład jeszcze tworzy nam tu, to musimy pamiętać o jednym, że tej ramki, nie, żeby ładnie było widać, ona musi być w takim razie schowana pod tym tłem. I naprawdę raz robiłam coś takiego, nie jest to, czy dwa, nawet w tym ostatnim albumie chyba też zrobiłam, to dopiero zobaczycie go. Nie jest to proste, żeby schować ramkę pod tym, no żeby nie było widać, żeby jednak ten wzór tutaj ładnie wyodrębnić, tak? Chociaż właściwie no, nic się takiego nie stanie, jak będzie widać ją, jak jest biała, tylko po prostu zasłoni nam te ażurowe ładne wycięcia. I tyle, nic więcej. I trzeba po prostu sobie, no jeżeli ja to robię od wykrojnika, tak, to nie ma takiego, oj, nie ma takiego problemu później z wykrojeniem tutaj, prawda? Dokładnie będzie taka sama, potem przykładam, naklejam, no i mam. Natomiast kto nie ma wykrojnika, można się też posiłkować na przykład dziurkaczami. Ja mam
taki jedyny mój zestaw dziurkaczy z Marty Stuart. Bardzo delikatna koronka, bardzo fajna. I też robiłam właśnie taką ozdobę z tych dziurkaczy. To jest właśnie wycięte, że taką sobie zrobiłam ramkę. Potem wycięłam nożykiem okienko i przykleiłam sobie po prostu do tej bazy, którą, bo to jest tak jakby taka baza. Można ją zostawić tak, można sobie tutaj na przykład coś jeszcze ponaklejać, tak jak ja zawsze to robię, jakieś tam wycinanki. Albo nie, albo zostawić tak, bo już sam ten shaker jest ładną ozdobą. Ale ostatnio w albumie na przykład zrobiłam i shaker, i ozdoby na boku i też było ładnie. No było tego więcej, było jakby tak bardziej, powiedziałabym, na bogato. I tak jak mówię, no nie przejmować się, że nie mamy wykrojników, można zrobić sobie dziurkaczem, no ale nie trzeba, można zostawić też taką. No i to by było tyle. Ramka jest gotowa. A jakbyście chcieli jeszcze jakieś tutoriale z moich albumów, żeby coś pokazać, jak robię i tak dalej, no to piszcie w komentarzach, albo na przykład inne shakery, które robię takie z kołami. Jeżeli kogoś to w ogóle interesuje, nie ma problemu, jak znajdę chwilę czasu, to oczywiście postaram się nakręcić, a na razie to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pa, pa!